zamknięcie tego jubileuszu wystawą Jerzego Dudy Gracza to są pewnego rodzaju takie symboliczne rozwiązania. To, co zostaje zrobione tutaj w Nowochódzkim Centrum Kultury, te dwie wystawy obok siebie praktycznie istniejące Zdzisława Beksińskiego i Jerzego Dudy Gracza, to jest coś takiego, co jest rzeczą, można powiedzieć, wspaniałą. Jest to fantastyczny przykład na współdziałanie osób, które są dysponują tak znakomitymi działami z instytucją kultury, jaką jest Nowochódzkie Centrum Kultury. Dla nas to jest historia dwuletnia. Dwa lata temu mniej więcej ten pomysł się narodził. Pracowaliśmy nad projektem. Projekt wykonał pan Piotr Pyrtek. Niełatwo jest zrobić galerię Dudy Gracza w Krakowie. Mój tata nigdy nie był w centrum. Zawsze był gdzieś z boku i zawsze był gdzieś obok tego, co wypada. Z tą nową hutą, z którą tak właśnie trochę nie wiadomo, co zrobić, a jest to miejsce płodne, w którym się dzieje niesamowicie dużo. Wspaniale właśnie, że to tutaj udało się tę galerię otworzyć, za co serdecznie dziękuję panu dyrektorowi Grzybowi, który po pierwsze nas przyjął, a poza tym radował się tym i miał tak ogromny entuzjazm związany z tym, że uda nam się to zrobić, że zaraz obok Zbysława Beksińskiego, że się chłopaki po śmierci spotkają jak kiedyś na plenerach, że będą ściana w ścianę. Kto wie, może będą do siebie wpadać, na pewno będą bardzo wobec siebie nawzajem krytyczni.